No i będzie, dobry, witam Was serdecznie w Dreamcar, w kolejnym wideoraporcie zapowiedzianym filmem z 5 rodzajami konserwacji na jednym podwoziu. Tak, to jest pełny wideoraport ciekawego pick-upa, jakim jest Toyota Hilux. Oczywiście jest za mną. Zanim ją Wam zaprezentuję i przedstawię to, co ma wnosić ten materiał. Ma ten materiał wnosić pełne takie merytoryczne treści na temat właśnie tej wersji usługi. Jest to usługa, która ma spełnić oczekiwania najbardziej wymagających osób pod kątem zabezpieczenia antykorozyjnego, użytkowanych w takim terenie mieszanym, częściej może po szutrach niż po czarnym, w wersji, w której można to zrobić bez demontażu budy od ramy, czyli nie rozbieramy auta na części pierwsze. Dlatego zastosowaliśmy w tym samochodzie 5 różnych rodzaj konserwacji. Tak, i na tym filmie oczywiście to opowiemy. Ale nie przedłużając, zapraszam, przedstawiam pierw pacjenta, także lecimy. No okej, już mamy pacjenta przedstawionego, także wracając do tematu. Słuchajcie, znajdujemy się w Dębicy na Podkarpaciu. Nasz numer telefonu to 798-843-267. Wersja usługi, którą Wam tutaj zaprezentujemy, rzeczywiście, tak jak już opowiedzi, jest to materiał dla wymagających, materiał naprawdę dosyć ciekawy. Auto w tym momencie tak naprawdę już jest u nas po usłudze i oczekuje na odbiór dla klienta, a wizerunek na pierwszy rzut oka tej konserwacji, patrząc na to z tej perspektywy, no to świadczy o tym, momencik, włączymy lampę, że materiał zalicza się do tych bardziej pancernych. I tak też również jest, nie tylko wizerunek tego materiału o tym świadczy. Miks materiałów, czyli kilka rodzajów i tutaj to omówimy. Ale nie przedłużając, słuchajcie, zapraszam Was serdecznie w nasze skromne progi i zaczynamy zabierać się za Toyotę. Ale myknie. Nie, to są dwie takie same Toyoty, to nie zrobiłem tego przejścia tak, żeby nie było widać. To są dwie takie same Toyoty. Bardzo dużo tych samochodów obrabiamy, także działamy. A tu już kolejna Toyota, która właśnie w tej samej wersji usługi zaczyna być obrabiana. Ale to w kolejnym wideoraporcie o tym modelu samochodu. A zajmijmy się wideoraportem tego modelu samochodu. Lecimy. Magia filmu, słuchajcie, jesteśmy z naszą Toyotą już u góry. Pomijmy kwestie oczywiste. Tak, auto zostało umyte. Zanim zostało umyte, to zostało rozebrane. Ze zbiornika paliwa, osąd termiczny układu wydechowego, osąd w płycie podłogowej nadkoli progów. Oczywiście po myciu zostały rozdeklowane wszelkie elementy otworów technologicznych, by to, co słyszycie w tle, ten szum, dmuchawa i nagrzewnica, która powoduje tutaj rozprowadzanie i cyrkulację ciepłego powietrza po hali, gdzie możemy osiągnąć temperaturę, tak jak na zewnątrz tutaj śnieg leży, także mamy okres zimowy, jest dosyć zimno, a wewnątrz oczywiście 25 stopni w porywach do 28. Jak auto jest w górze, to oczywiście ta temperatura jest dużo wyższa. Cyrkulacja powietrza powoduje to, że tak naprawdę penetruje dzięki otwartym otworom technologicznym, ciepłe powietrze penetruje, ta cyrkulacja powietrza osusza nam te elementy. Dlatego ta wilgoć stamtąd jest wyganiana. Nawet w takim okresie, w którym jest to okres zimowy. I to jest kwestia taka istotna z tego względu, że nie wolno o tym zapominać, a podstawą do wykonywania tych usług w tym okresie właśnie jest możliwość osuszenia, wygrzania tego samochodu. Wracając do naszej Toyoty, wersja usługi, tu o tyle ciekawa, że będzie to również miks materiałów, ale nie tak jak najczęściej spotykaliście u nas na filmie, czyli miks powiedzmy dla aut bulwarówek typu woski wewnątrz, masy polimerowe na zewnątrz, taką reprezentację też na Volkswagenie Amaroku za 23 możecie zobaczyć, w której wykonywaliśmy tą wersję usługi. Tu klient pokusił się zrobić sobie tak zwany miks materiałów, ale z naszą czarną firmową konserwacją, czyli ona będzie szła wewnątrz samochodu, od środka ramy, od środka płyty i na całości praktycznie płyty podłogowej, ale po zewnątrz ramy, jeśli chodzi o boki ramy, jeśli chodzi o nadkola, zastosujemy masy polimerowe, tą gumową masę, która będzie chroniła bardzo dobrze nam te elementy od uszkodzeń mechanicznych, będzie nam zabezpieczała te punkty, jeśli chodzi o przednie nadkola, będzie to też materiał, który spowoduje, że te parametry akustyczne
troszeczkę się poprawią, czyli będzie troszeczkę ciszej od tych kół i ta masa rzeczywiście wygłuszy nam te elementy. Tak jak widzicie, zaczynamy odseparowywać również wszelkie elementy z tej płyty, bo nie tylko ściągnęliśmy wymienione części, ale odciągamy całą elektronikę, zdemontowujemy ją z ramy, tak by ją odsłonić. Pomimo tego, że wersja jest bez demontażu budy od ramy, to demontując te elementy mamy naprawdę bardzo rzetelny dostęp do tych elementów płyty podłogowej i ramy. Oczywiście dyszami kątowymi i woskami sobie obrabiamy górne części ramy, tam gdzie nie mamy takiego dostępu idealnego, ale zawsze ta konserwacja znajdzie się wszędzie. Po prostu to jest miks materiałów, czyli z doświadczenia, możliwości niektórych produktów stosujemy je w miejscach, które najlepiej się sprawdzą. I tak jak w płycie podłogowej pójdzie czarna firmowa konserwacja, która ma fajne parametry odróżnień mechanicznych, tak od góry między budę a ramę pójdą woski, które można rozprowadzić dyszami kątownymi ze względu na ich ciekły stan, no i takie fajne parametry lepkości tego materiału, który nie odskakuje od płyty podłogowej, a wręcz rozlewa się po tej płycie, nakładając go nawet do góry nogami, poprzez masy polimerowe, które obróbka i aplikacja jest utrudniona ze względu na gabaryt pistoletu i taką nieporęczność, w której rozprowadza się te materiały, co wymaga albo rozbiórki samochodu na części pierwsze, albo przygotowania tych powierzchni rzeczywiście na tyle podczas obróbki tego samochodu, by to nie przeszkadzało w aplikacji, można było go dorać w każdym punkcie. I tak też się dzieje tutaj, jeśli chodzi o zewnętrzny bok ramy, nadkola. Tu będziemy mieli te możliwości, żeby rozprowadzić te masy polimerowe naprawdę bardzo fajnie i tak naprawdę one są w tych miejscach najbardziej potrzebne, bo ta dolna i boczna, zewnętrzna część ramy, ona tutaj jest w linii kół, gdzie te kamienie, to błoto jest najbardziej wyrzucane z tych kół. Tutaj potrzebujemy tego zabezpieczenia naprawdę bardzo solidnego. To zużycie jest bardzo duże od uszkodzeń mechanicznych, dlatego tutaj ta wersja usługi będzie właśnie reprezentowała taki konsensus, takie rozwiązanie, znalezienie odpowiednich materiałów i zastosowanie odpowiednich materiałów, by wszędzie dolać po prostu tą konserwację tak, jak się należy i zastosować odpowiednie materiały i odpowiednie produkty w odpowiednie miejsca tej płyty podłogowej i tej ramy, czyli tam, gdzie spełnią wszelkie funkcje. Okej, oczywiście materiał, który zmienia wizerunek, czyli zmienia wizerunek tej płyty podłogowej, bo ona już nie będzie taka w kolorze nadwozia, tylko rzeczywiście ten kolor będzie tutaj czarny, klasyczny. Powoduje to, że każdy detal na tej płycie, który nie powinien zmieniać tego wizerunku i zostać w oryginale, musi być oklejone. Słuchajcie, każda śrubka, każdy gwincik, każdy kabelek, to wszystko właśnie zaczynamy oklejać, zaczynamy zabezpieczać. Także rzeczywiście ta usługa też pod tym kątem estetyki, pod tym kątem kosztu naszej pracy, jeśli chodzi o naszą profesję, jeśli chodzi o naszą firmę Dreamcar, podkreśla cały czas i zawsze będzie podkreślać właśnie tą kulturę, wysoką kulturę naszej profesji i to też zobaczycie na tym wideoraporcie. Także te wszystkie detale, śrubki, śrubeczki, gumki, gumeczki zostaną oczywiście zabezpieczone. Teraz tak, no na końcu, jeśli chodzi o samochód, nie wiem, 1000 km, zmieńmy może tutaj, włączmy światło, 1000 km samochód posiada, no decyzja na temat konserwacji myślę, że istotna. My oprócz tego, że auto musieliśmy wymyć, wyczyścić, tak naprawdę tylko z tego odkurzu spowoduje nam to, że jeszcze oprócz tego będziemy musieli się tutaj pobawić z wytrawianiem tych punktów skorodowanych, zanim zaczniemy przygotowywać się pod tą konserwację, ale oczywiście auto musi pierw być oklejone, później dopiero gdy będzie oklejone, to te powierzchnie, te punkty, które trzeba będzie obrobić ze względu na korozję, która już wyłazi, trzeba będzie się z tym pobawić. A i ważna kwestia, podmasy polimerowe. Te wszystkie powierzchnie, tutaj jeśli chodzi o te masy polimerowe, będą matowione ręcznie, bo wymaga ten produkt tego, żeby zmatowić tą płytę i miejsca, w których będzie rozprowadzana, bo on potrzebuje stabilnego podłoża. Ta struktura tego materiału musi być rzeczywiście, ta gradacja na odpowiednim poziomie, żeby ten produkt się świetnie trzymał. Dlatego to musi być wszystko zmatowione ręcznie, dopiero otłuszczone i tak naprawdę przygotowane i rozprowadzone. Przy innych materiałach, które mają taką charakterystykę większej lepkości i przyczepności, już tego po efektu nie trzeba wykonywać, nie trzeba tej płyty w całości matowić dla tego produktu, ale te boki ramy, tą zewnętrzną część ramy, te nadkola, oczywiście tutaj trzeba to wszystko należycie przygotować. Ok, długi wstęp, długo, ale merytorycznie i na temat. I następne ujęcia też będą w tym filmie przedstawiały konkrety. Także zajmujemy się dalej, zaczynamy oklejać. Później tylko przedstawię Wam już efekt po oklejeniu tego samochodu, jak fajnie to będzie
wyglądało, ile to generuje pracy, wasza wyobraźnia też sobie to przetworzy. Także lecimy i działamy przy Toyocie. No i tak, słuchajcie, jesteśmy kilka godzin później przy naszej Toyocie. Podkreślenie wagi sytuacji, zanim przejdziemy do następnych kroków. Wagi sytuacji, jak to podkreślić? Tak, podkreślić to jednoznacznie wizerunkiem masy rzeczy, które zostały oklejone i przygotowane do tego, by ta konserwacja została zrobiona solidna, czysta, estetyczna. Tak naprawdę konserwacja by znalazła się tylko tam, gdzie być powinna. Wszelkie elementy i detale są zabezpieczone i oklejone. Śruby, śrubeczki, gwinty, gwinciki, gumki, gumeczki w tulejach, gumy od elementów układu kierowniczego, przegubów. Tak by odseparować sobie te wszystkie rzeczy od tej ramy, by można było w miarę rzetelnie domalować ją tymi produktami, które chcemy zastosować w te miejsca, które będą przeznaczone. Dlatego ten dostęp tak naprawdę do całości ramy, czy to w przedniej części, czy to w górnej części nad koli, czy to we wewnętrznych częściach płyty podłogowej, czy wewnętrznej części ramy. Dzięki temu, że odseparowaliśmy większość elementów elektroniki czy hydrauliki z tego samochodu, bo o przewodach hamulcowych, czy to o przewodach paliwowych, daje nam właśnie to możliwość, że dolejemy sobie ten materiał w każdym calu i detalu. Oczywiście z zachowaniem tej kulturki. Tej kulturki naszej profesji, gdzie każdy gwincik, każda śrubka jest zabezpieczona. I teraz przechodzimy do następnego etapu. Następnym etapem jest właśnie konserwacja masami polimerowymi. Także będziemy rozlewać te masy polimerowe po elementach ramy, nad koli, czyli to zabezpieczenie za niedługo wlatuje. Zanim jeszcze to się stanie, w tym momencie, tak jak już zauważyliście na tych ujęciach, bo na tamtych, z tamtego przedniego nadkole było widać ewidentnie, że powierzchnia jest świecąca, czyli jeszcze nie zmatowiona, a tu już jest matowa i ten etap został właśnie na tej tylnej części ramy wykonany. Także zbieramy się do matowienia całości teraz tych elementów, które będą obrabiane masami polimerowymi, odtłuszczamy i widzimy się w następnym momencie, jak masy zostaną rozlane i rozprowadzone już po całości płyty. Oj, to jest naprawdę kilkanaście godzin pracy czterech osób. No, ponad cała zmiana. Ponad, to jest więcej niż cała zmiana. Ale wszystko jest już ładnie przygotowane. To jest kolejna sztuka, która udowadnia, że nie robimy tego jako spot reklamowy. No i jesteśmy już typowo przed samym, można powiedzieć, takim podkładem, który dajemy jeszcze pod masy polimerowe. Podkład, który ma za zadanie trochę zmiękczyć ten lakier fabryczny, by oprócz tego, że struktura materiału poprzez matowienie ręczne i dostosowanie tej gradacji, by ta przyczepność tego materiału była naprawdę solidna, stosowany jest materiał, który jeszcze jako międzywarstwa powoduje trochę zmiękczenie tego fabrycznego podkładu, gdzie pozwoli to związać te dwa produkty ze sobą. Fartuchy, które są rozłożone teraz, widać ewidentnie, gdzie ta masa polimerowa zostanie rozlana. One mają po prostu nam oddzielić tutaj wewnętrzną część samochodu przed zapyleniem, bo te materiały wbrew pozorom trzeba zastosować w odpowiedniej kolejności. Te materiały wbrew pozorom muszą być oddzielone od siebie ze względu na różny rodzaj tak naprawdę bazujący tych produktów, który no niekiedy ze sobą się gryzie, dlatego tutaj zastosowanie tego miksu jest o tyle wymagające, że wymaga od nas konkretnych kroków i działań, by rozdzielić między sobą te produkty, tak by nie zaszkodzić, a rzeczywiście zastosować materiały tam, gdzie powinny być, bez tego efektu gryzenia się czegoś, co by mogło się ze sobą gryźć i nie związać. Stąd właśnie takie czynności. I te etapy wykonywane są w odpowiedniej kolejności. Także następne ujęcie, gdy już masy polimerowe wjadą na całą płytę, wtedy zabierzemy się za zabezpieczenie antykorozyjne płyty podłogowej, później za zabezpieczenie i lakierowanie elementów części zawieszenia, a na końcu samym jeszcze wykończenie suchym czarnym woskiem, ale to już w kolejnych ujęciach.
No i bang, jesteśmy. Ujęcia, które były skrótami, przedstawiały właśnie rozlanie mas polimerowych w naszej ramie, naszej Toyoty. Nie tylko, bo i również nad koli. Rama w dolnej części, od boczku wewnętrznej, zewnętrznej części, została rozprowadzona tym produktem. Z tego względu, że tutaj tak naprawdę wykorzystamy jego potencjał. Czyli na linii kół, gdzie materiał i ciała obce są wyrzucane spod kół i mogłyby uszkodzić naszą ramę i płytę podłogową. Najbardziej narażone miejsca, najbardziej takie newralgiczne naszym zdaniem. No i po wizerunkach oczywiście samochodów, które są użytkowane przez 2, 3, 4 lata, które trafiają do nas, też widzimy tak naprawdę zużycie tej ramy, zużycie tej płyty pod kątem uszkodzeń mechanicznych z takiego naturalnego użytkowania. I to są miejsca, które z racji nabranego doświadczenia, pracując przy tych modelach samochodów już ze stażem kilkuletnim, gdzie wykonujemy renowację płyt podłogowych, możemy śmiało te miejsca newralgiczne zabezpieczyć. Dlatego cała rama od boku, od dołu i to nad kola po całej długości zostały zrobione. To wszystko zostało oczywiście zabezpieczone i masa polimerowa jest rozprowadzona. Wizerunek tego materiału naprawdę zasługuje na pancerny i taki jest. Nazwa tego produktu powinna nosić się mianem pancernego, bo prezentuje z sobą naprawdę fajny atut, jeśli chodzi o zabezpieczenie. Zabezpieczenie, które ma za zadanie przez swoją plastyczną charakterystykę produktu po zastygnięciu wyłapywać impet ciał obcych, uderzających o elementy właśnie nadkoli, ramę. Ten impet zostaje tak naprawdę zamortyzowany, zostaje wyłapany, zostaje przejęty. Dzięki temu wewnętrzna struktura materiału, czyli to, co jest pod spodem, ten oryginalny podkład, ta oryginalna farba, która tam jest, nie zostaje uszkodzona przez te ciała obce, co daje nam naprawdę takie stuprocentowe zabezpieczenie od uszkodzeń mechanicznych. Moim zdaniem stuprocentowe. Stuprocentowe na przestrzeni produktów, które mamy na rynku, czyli to, co mamy do zaoferowania, to, co możemy zaoferować i to, co nam producenci udostępniają, jeśli chodzi o zabezpieczenie antykorozyjne, to z naszej firmy jest to naprawdę od kilkunastu lat stosowany produkt i z perspektywy naszego doświadczenia, jak i też z doświadczenia innych osób korzystając z tego produktu, widzimy, że się sprawdza. W przypadku rozlania mas polimerowych na całości płyty podłogowej, najczęściej zobaczycie ją w filmach, które prezentujemy, konserwacja w dowolnym kolorze. Tak, to jest konserwacja w dowolnym kolorze, tylko wtedy wykorzystujemy tak naprawdę te masy polimerowe na całości płyty podłogowej, tyle, że do tego jest konieczny demontaż wszystkiego, co jest w płycie. Tak jak w tym wypadku, gdzie możemy sobie odseparować większość elementów i obrobić te powierzchnie i daje nam to możliwość obrobienia tych powierzchni poprzez aplikację tym pistoletem, rozprowadzenie tych mas w tych punktach, w tych miejscach, gdzie jest to konieczne, możemy sobie na to pozwolić, ale w przypadku już rozprowadzenia tych mas w całości płyty podłogowej, gdzie mamy masę poprzeczek, masę elementów, które wymagają takiej gimnastyki, można powiedzieć, przez osobę aplikującą ten produkt, no wyklucza nałożenie tych mas polimerowych tak naprawdę na każdy centymetr kwadratowy tej płyty, w wersji, w której nie rozbieramy tego na części pierwsze, czyli gdzie buda nie jest odciągnięta od ramy, gdzie możemy tylko pozwolić sobie na usunięcie częściowo niektórych elementów. Dlatego w tym wypadku zastosowanie materiał wewnątrz, zobaczycie na następnym ujęciu, wybrany przez klienta. Jest to ta konserwacja nasza czarna firmowa, którą nieraz też oglądaliście na naszych filmach. Jest to materiał, który często stosowaliśmy w terenówkach, takich wyprawówkach, gdzie też charakterystyka użytkowania samochodu generuje to, że ten materiał musi mieć lepsze zabezpieczenie od uszkodzeń mechanicznych. Dlatego produkt będzie rozlany tutaj od środka, ten nasz czarny firmowy. On tak naprawdę, jego aplikacja poprzez wykorzystaną technologię nakładania tego produktu na gorąco daje możliwość rozprowadzenia go no, praktycznie na każdy centymetr kwadratowy tego podwozia bez rozbierania go na części pierwsze i to jest właśnie istota tego przedsięwzięcia, jeśli chodzi o tą wersję usługi. Tak to też będzie wyglądało. Ok, nie ma co przedłużać, lecimy do następnego etapu. Także masy polimerowe rozprowadzone już po całej ramie, po całych nadkolach mogą sobie spokojnie odetchnąć. Listki progowe oczywiście również tutaj są wykonserwowane masami polimerowymi, bo jak wiecie, a częsty przypadek może z takiego samochodu jak Pajero 4, gdzie zawsze te miejsca tutaj są tak zsiekane i te progi takie akcesoryjne montowane są tak zgnite w autach tego typu, gdzie najczęściej się spotykałem z tym przypadkiem, też świadczą o tym, że wcale te punkty zabezpieczone z naszego doświadczenia nie są tak naprawdę wzięte z czapy, tylko rzeczywiście tutaj to zabezpieczenie takie pancerne jest
konieczne. Z racji jeszcze tego, że charakterystyką użytkowania samochodu, no tutaj może być jakiś tam powiedzmy bardziej wymagający eksploatacji teren, dlatego produkt został wybrany i wersja usługi została wybrana w tej wersji. Lecimy dalej, nakładamy konserwację w płytę podłogową od wewnętrznej strony, a na końcu dopiero robimy lakier na zawieszenie. No i zostaje nam cukiereczek, czyli woski w profilach zamkniętych i woski rozprowadzone między budą a ramą, bo dyszami kątowymi będziemy mogli sobie takimi czarnymi, suchymi woskami świetnie zabezpieczyć te miejsca od góry między budą a ramą, tam gdzie tak naprawdę nie ma narażenia na uszkodzenia mechaniczne, a potrzebujemy świetnie wyizolować te punkty od wilgoci, wody i soli. Lecimy. No i kolejne ujęcie, słuchajcie, tylko w tym wypadku jesteśmy już praktycznie po konserwacji czarnej firmowej, rozlanej po naszej płycie podłogowej od środka. Od środka karoserii, od środka ramy, czyli mówimy tutaj o opace, o podłodze, o poprzeczkach, o elementach, które tak naprawdę z reguły tego, że konstrukcja ich składa się z wielu załamań, wielu takich kształtowników, profili zamkniętych, które tak naprawdę no, gromadzą masę zakamarków. Zastosowanie tego materiału i tego produktu naprawdę jest bardzo dobre w tym wypadku, bo jeśli auto nie jest rozebrane na części pierwsze i ograniczony dostęp jest podczas, to co samo co powtarzam się przy wcześniejszych ujęciach, ograniczony dostęp jest podczas aplikacji tego materiału, ten środek daje tą możliwość, że jesteśmy w miarę rzetelnie sobie domalować aplikacja i w ogóle technologia nakładania tego materiału daje nam możliwość domalowania tutaj praktycznie każdego zakamarka, a produkt oczywiście ma dużo lepsze parametry niż od uszkodzeń mechanicznych, niż taki zwykły, standardowy wosk. Stąd ten materiał często też jest wybierany do aut wyprawowych, do aut terenowych, do aut z odsuniętą płytą podłogową, do aut tego typu. No w połączeniu tutaj w tej wersji z masami polimerowymi rzeczywiście no jest to wizerunek samochodu, który wizerunek podwozia, który zalicza się do tych pancernych i w tej wersji usługi, gdzie rzeczywiście nie jest to auto rozebrane na części pierwsze, myślę, że to jest taka no, najlepsza forma zabezpieczenia, która w tym miksie materiałów zastosowana w tego typu samochodzie, w tego typu użytkowanie samochodzi i przeznaczeniu użytkowania samochodu jest idealnym rozwiązaniem, idealnym doborem. I tak wygląda też na pierwszy rzut oka ta płyta, typowo świeżo po rozlaniu tej konserwacji. Kolejny etap to będzie rozprowadzenie już czarnego wosku, ale tutaj od góry, między budą a ramą. W te zakamarki, gdzie rzeczywiście tam już tylko i wyłącznie dyszami kątowymi jesteśmy w stanie obrobić tą płytę, dlatego będzie wchodził tam ten suchy czarny wosk. Z racji tego, że suchy czarny wosk, tak jak wspomniałem, ma te parametry do uszkodzeń mechanicznych gorsze, to znajdując się w tych miejscach między budą a ramą od góry, gdzie nie jest narażone na uszkodzenia mechaniczne, spełni swoją funkcję wyizolowania tej płyty, tej ramy od tych syfów wody, wilgoci i soli. Dlatego zostanie on tam zastosowany. Kolejnym etapem będzie również etap następny, a mianowicie, tak jak widzicie, elementy zawieszenia są zabezpieczone, bo odkurz, odpył taki, który mógłby ze względu na rozprowadzenie jednego produktu czy drugiego osiąść na tych elementach, jest to zabezpieczone, by materiał i nasz lakier, ten czarny, mógł później pod tą przygotowaną powierzchnię, którą zrobiliśmy wcześniej poprzez matowienie, poprzez oczuszczanie, móc po rozklejeniu sobie wykonać już natrysk tego, tych elementów zawieszenia. I to jest taki kolejny z etapów. Słuchajcie, to jest cztery materiały, cztery rodzaje materiałów zastosowanych do jednego samochodu w różnych miejscach, w różne miejsca, w zależności od tego, gdzie i w jakim miejscu ta potrzeba tego materiału i każdej charakterystyki tego produktu daje nam pewność, że spełnią swoją funkcję i nasze oczekiwania. Także lecimy do następnego etapu, a właśnie następnym etapem to będą jeszcze woski, które rozprowadzimy w te zakamarki, czarny wosk, jeśli chodzi o te górne części. Profil zamkniętej ramy już mamy tam od środka oczywiście zrobione. Widać taką białową barwę tego wosku, który został zastosowany. To jest ten sam wosk, który stosujemy zazwyczaj, tylko o innej barwie. Jest on taką mleczną barwą, się tam przedstawia. Jak gdzieś tam wjedziemy sobie w profile zamknięte, to powinniśmy go ładnie dostrzec dookoła rozlanego po tej ramie od wewnętrznej części, czyli wszelkie te spawy, wszelkie te łączenia, to jest zabezpieczone. No i właśnie lakier. Lakier później na elementy zawieszenia, bo one muszą zostać oczywiście wylakierowane osobno. Jak widzicie, nawet taki ekran mamy zrobiony, żeby tutaj się nic nie zapylało i zakurzało. Lecimy! Don't wanna test your luck with me. I think I'm
No i pęk, jesteśmy przy kolejnym etapie, ale tamten jest to taka mozolna, powolna praca, która wymaga cierpliwości. A mianowicie to wszystko, co było oklejone, a mowa tutaj o wszelkich detalach, o wszelkich elementach śrub, śrubeczek, gwintów, przewodach, elektroniki, to wszystko, co było zabezpieczone przed zapyleniem, podczas wykonywania wszelkich czynności, zaczynamy rozklejać. A dlatego, że już elementy zawieszenia, tak jak widzicie, piękny czarny połysk, jest to lakier, który został już rozprowadzony po tych elementach, tak naprawdę na końcu zostało nam jeszcze przewoskować bezbarwnym woskiem właśnie łebki śrub. Tak by też nie korodowały. No i oczywiście zwieńczyć całą robotę, jeśli chodzi o te elementy wylakierowane, jak i masę polimerową od strony tutaj ramy, gdzie zewnętrznej strony, gdzie ona została położona, taką warstwą cienką właśnie suchego wosku, który nada takiej pełnej hydrofobości już tym materiałom. Dlatego nie ma to co czekać, bo jednak chwilkę czasu trzeba poświęcić na to, by rozkleić te wszystkie detale. Ale dzięki temu wizerunek całej usługi nabierze naprawdę innego wymiaru i pełnego smaku. Lecimy. No, ciąg dalszy rozklejania, słuchajcie, ale już efekty widać pięknie prezentujących się detali, które oczywiście były zabezpieczone, które nie były zabrudzone. Elementy przewodów hamulcowych, ważna kwestia dla naszego bezpieczeństwa. To musi być czytelne, to musi być czyste, to nie może być zabrudzone. Diagnostanek musi mieć możliwość zweryfikowania na stacji diagnostycznej, czy ten przewód nie jest aby na pewno popękany, czy dalej do dalszej eksploatacji jest się jeszcze nadaje. To są takie drobne detale, o których trzeba pamiętać. Słuchajcie, chłopaki dla fanu naprawdę tej pedałowy, którą potrafią wykonać w jakości premium, nawet zabezpieczyli elementy naklejek, nawet zabezpieczyli elementy gdzieś na ramię jakichś opisów, tak by rzeczywiście tutaj wizerunek tego podwozia, gdzie zmontujemy już później wszystkie detale, które były demontowane, korki plastikowe, korki gumowe, świadczył ten wizerunek o tym i ktoś, kto nie miałby pojęcia, że to auto wykonane było właśnie u nas, miał wrażenie, że cała ta usługa została wykonana zanim ten samochód został złożony, że całość tych prac wygląda jak z fabryki. I tak naprawdę na miarę nowego samochodu z należytym szacunkiem do czyjegoś mienia wersja usługi została wybrana i wykonana. Tak by przedstawić, no zabezpieczyć i przedstawić tą wysoką kulturę pracy, ten kunszt naszej profesji, gdzie schludnie, czysto i tak jak się należy, to dewizy Dream Car, z którymi jesteśmy kojarzeni. Dlatego już te wszystkie detale rozklejone tak bardzo ładnie wyglądają na tle tej konserwacji. A my lecimy dalej. Prezentacja oczywiście całości jeszcze zostanie wykonana, jak już sobie pomontujemy te wszystkie elementy. Czyściutko, schludnie, komora silnika, elegancka, skrzynia, układ wydechowy, elektronika. To wszystko, co było zabezpieczone, było odseparowane i odciągnięte, teraz powolutku możemy wtórnie montować. Łącznie z elementami klipów montażowych, na przewodach hamulcowych, na przewodach paliwowych. Wszystko wraca powolutku na swoje miejsce. No i bęk! Ostatnie szlify i już praktycznie mamy samochód gotowy. A, jeszcze papierek tutaj został. Słuchajcie, elementy, które zostały wtórnie zamontowane, oczywiście po demontażu, czyste, schludne, wróciły na swoje miejsce, osłony termiczne, do niedługo wlatuje układ wydechowy, zostało nam założyć koło zapasowe, oczywiście zanim to zrobimy, to też przesmarujemy tą przekładnię. Jest to istotna kwestia dla stuprocentowej sprawności tego elementu, bo tam powiedzmy osoby, które kojarzą, będą wiedzieli, że nie zawsze z tym jest tak kolorowo. Słuchajcie, teraz tak, woski bezbarwne na elementach typu haku, hak jest, są już tutaj rozłożone, rozlane od góry, no po montażu też oczywiście dookoła zostanie to wykonane. A istotną kwestią, elementy lakierowane, które widzieliście, wszystkie na tym samochodzie też dostały taką warstwę wosku bezbarwnego. No ten wizerunek troszeczkę się zmieni, bo ten teraz ta wizerunek tego mostu jest matowy. Tak, materiał typu suche woski pokryty na całości tych elementów zastygł, zasechł, nadał takiej hydrofobości naprawdę bardzo fajnej tym elementom, ale spowodował, że ten kolor zrobił się matowy. No jest to, nie ukrywam,
taka wisienka na torcie, jeśli chodzi o zabezpieczenie typowo już tych elementów, łącznie ze wszystkimi elementami, które nie były lakierowane, czyli łebkami śrub. One również zostały zabezpieczone tym woskiem bezbarwnym, na przykład numer VIN tutaj, czy całe elementy ramy razem z tymi masami polimerowymi. Tutaj też dosłownie została położona cienka warstwa wosku, żeby nadać tej hydrofobości. Dlatego ten kolor troszeczkę jest bardziej matowy. Naklejki. Wszystkie czyściutkie oczywiście. Elementy wracają, jeśli chodzi o instalację elektryczną, elementy montażowe, które też oczywiście są wykonane i zabezpieczone, czyli każdy element montażowy dodatkowy, który był zdemontowany jako podzespół danych elementów, został też przez nas obrobiony woskami suchymi i dopiero wtórnie montowany. To samo tyczy się wszelkich osłon, które będziemy montować sobie od góry do dołu. Są przed montażem wywoskowane, także ten materiał też już tutaj widać zaschnięty, rozlany po tych elementach i dopiero po zamontowaniu będą też obrobione na samym końcu. Nadkola też już tutaj w przedniej części oczywiście wszystko ładnie się prezentuje. Te elementy i te detale, które również zamontowaliśmy wtórnie, czyściutkie, świecą się na tle tej konserwacji. Elementy wszelkich mocowań, zobaczcie sami, z każdy punkt i każde mocowanie, pomimo tego, że zostało odkręcone, zdemontowane, to posiada tą poświatę tego wosku, tak by zabezpieczyć go również przed korozją. No i to samo się tyczy każdego tutaj tego srebrnego elementu, który no, nie ma inny wizerunek niż czarny, ale on oczywiście jest pokryty warstwą tego bezbarwnego wosku. No i tak to wygląda z tej perspektywy. Słuchajcie, no można powiedzieć, że prace mamy praktycznie zakończone. Wlatują te ostatnie podzespoły. Kilka słów jeszcze na zewnętrznym na temat kosztów, jeśli chodzi o tego typu i tą wersję usługi, to też oczywiście przedstawimy, jak tylko samochód już będzie na zewnętrznym. Też powiedzmy, to jest taki krótki filmik, który prezentuje tą wersję usługi na tym samochodzie. On znajdzie się w pierwszej kolejności na naszym kanale, tak by przedstawić w ogóle sens ilości materiałów zastosowanych w tym samochodzie i różnorodności tych materiałów, właśnie ze względu na możliwości, które dzięki którym możemy otrzymać ciekawe możliwości i ciekawe rozwiązania na miarę naszych potrzeb. Ok, no my tak naprawdę już mamy nadkola wyzamontowywane, mamy chlapacze zamontowane, nakładki już zewnętrzne też są zamontowane, osłony progów też również mamy zamontowane. Tu z zewnętrznej strony, jak widzicie, mamy taką już konserwację fabryczną położoną. Od wewnętrznej strony oczywiście zostały położone nasze masy polimerowe, także te listki progowe również zostały obrobione, bo niestety, ale od tej wewnętrznej części tych mas nie było. Jak od zewnętrznej części można było się tutaj tej masy po strukturze nawet materiału spodziewać i widzimy ewidentnie te punkty obrobione taką cienką masą, która jest polakierowana w kolor samochodu, to od strony wewnętrznej tego nie było. Ok, teraz kolejny etap to już jest tak naprawdę już kwestie dołożenia kilku elementów i montażu tego wszystkiego na swoje miejsce. No i bang, jesteśmy Toyotą na zewnętrznym. Słuchajcie, te kanały świadczą o tym, że auto przechodzi przez ostatni etap. Na początku jednym krótkim ujęciem przedstawię wam, jak już doschnięta masa polimerowa ładnie wygląda przez to nadkole, łącznie z tym nadkolem rozlanym w tym produkcie, świadczące o tym, że materiał rzeczywiście naprawdę należy do tych pancernych. I przechodząc dalej, co my tu robimy? Słuchajcie, no uzupełniamy punkty podparcia. O czym tutaj mowa? No na podnośniku tutaj, gdzie samochód był podpierany, no nie mieliśmy możliwości obrobienia tych punktów, dlatego te punkty podparcia są na kanałach dokończone i uzupełnione. No po drugie, cała płyta musi zostać przejrzana w świetle dziennym. Już taki ostatni etap, jeśli chodzi o weryfikację wszelkich zakamarków, czyli ewentualne buraki, gdzie byłyby gdzieś niedomalowane, to należy uzupełnić. Mamy już rozlane woski suche na elementy
elementach zawieszenia, tych wylakierowanych, które widzieliście, już mamy tutaj rozprowadzone, zasnięte, tak jak pokazywałem to na tych ujęciach wcześniejszych. Elementy osłon, które były gdzieś tam montowane, akcesoryjne, nieakcesoryjne, też zostały oczywiście zabezpieczone, później na wszystko zalane suchym woskiem, co też ta mleczna poświata, gdzie niegdzie przebijająca się, o tym poświadcza. Wizerunek płyty, no na tą chwilę, po wykonanej usłudze, patrząc z tej perspektywy, no daje nam wrażenie, jakby rzeczywiście tutaj osób trzecich pod tym autem nie było, a całe zabezpieczenie zostało wykonane, zanim samochód został złożony. Dbałość o detale i szczegóły właśnie tych elementów na tle tej czarnej konserwacji podkreślają to, że rzeczywiście materiał znajduje się tylko tam, gdzie być powinien. I moim zdaniem rzeczywiście wersja tej usługi, w przypadku, gdzie nie rozbieramy budy od ramy, powtórzę to pewnie kolejny raz, jest to takie full, co możemy dać od siebie, jeśli chodzi o zabezpieczenie antykorozyjne właśnie na takim etapie, gdzie auto nie jest rozbierane na części pierwsze, ale jest wykorzystane 5 rodzajów materiałów, które no spełni nasze oczekiwania w miejscach takich najbardziej newralgicznych. No i w ogóle materiały, które dają nam możliwości dolania tej konserwacji w każdy zakamarek, uzyskując taki efekt, by ona była naprawdę skuteczna. No wszystko, co byśmy chcieli zrobić lepiej, to już tylko i wyłącznie, gdy ściągamy albo tylną pakę do góry, wtedy mamy tą tylną część troszeczkę, może powiedzmy bardziej dokładnie obrobioną, bo wtedy możemy na przykład masami polimerowymi obrobić cały tył ramy. No bo wtedy jak nie mamy tej paki ściągniętej, no to jest to nam dużo bardziej wygodne. No i oczywiście sama paka, jeśli jest demontowana, to też można ją wtedy obrobić dużo, dużo lepiej. No albo wersja, gdzie demontujemy już budę od ramy, czyli wyjeżdża cała kabina, wyjeżdża silnik, mosty i tak dalej, i tak dalej. To są wersje, które... To jest ostatnia, najlepiej doposażona wersja usługi tego miksu materiałów przed etapami, w których demontujemy tylną pakę bądź budę. I to jest takie już powiedzmy ostatnie 3 grosze na tym ujęciu. Lecimy teraz na dół, zabieramy się za mycie i przygotowanie samochodu. A pardon, jeszcze będziemy zalewać profile zamknięte. Słuchajcie, wykorzystywać otwory technologiczne we wszelkich elementach, drzwi, maska, wszystkie elementy profili oprócz progów, które zostały oczywiście zalane na etapie, gdzie wykonywaliśmy profil zamknięty ramy i budy, zostaną teraz uzupełnione, także te woski będą wlatywały bez demontażu tapicerki, jeśli chodzi o tapicerkę drzwi, będą uzupełniane one przez właśnie otwory technologiczne w dolnych częściach drzwi, tak by rozprowadzić ten materiał w krawędziach, w filcach drzwi, tam gdzie grawitacja i wilgoć, która spływa, i grawitacja, która ciągnie nam tą wykroploną wilgoć w dół do korków i spustów wody. Tamtego profilu potrzebujemy, tam ten profil się znajdzie. Oczywiście to jest wykonane z głową, nie zaklejamy membran głośników, nie malujemy szyn prowadzących szyb, żeby szyby nie były cały czas tłuste, tylko i wyłącznie skupiamy się indywidualnie na tych punktach sfelcowatych felców, jeśli chodzi o elementy zamknięte tych zewnętrznych poszyć i zewnętrznych profili, bo tam to jest potrzebne. Ok, lecimy dalej. Bo Toyoty w tym kolorze i w tej wersji konserwuje się właśnie w taki sposób, jak zaprezentowane w filmie. I myślę, że jest to wersja usługi, która w przypadku samochodów tego typu, w wersji bez demontażu budy od ramy, jest takim full wypasem. Tak to nazwijmy, bo żeby skorzystać inny potencjał materiałów, należałoby to auto rozebrać na części pierwsze. A w tym momencie, no szczerze powiedziawszy, cieszę się dużym zainteresowaniem i dużym uznaniem ta wersja usługi. Tak jak widzicie, kolejna Toyota za Toyotą na tą wersję usługi się do nas umawia, kolejna Toyota Hilux wyjeżdża i wjeżdża. Identyczna, można powiedzieć, że tutaj można byłoby powiedzieć, że wręcz klienci nie muszą zostawiać samochodów i czekać na usługę, tylko przyjeżdżają i zabierają już identyczny samochód w identycznej konserwacji. Tego samego dnia, co go przywieźli. Okej, lecimy.